Dzisiaj będzie o marnych premierach czwartego kwartału i żywocie mojego twórcy internetowego. Ja się nazywam Jakub Lipowski, a to jest dziewiąty odcinek niezłej Lipy. Zacznijmy od mojej smutnej obserwacji. Ostatnio sprawdziłem listę nadchodzących premier serialowych i jest. Naprawdę biednie. Generalnie mnie interesują jedynie trzy tytuły. Mamy drugi sezon Arcane, czyli animacji ze świata League of Legends. Dalej jest Dune Prophecy, czyli prequel do przygód Pola Atrydy skupiający się na Bene Gesserit. Oraz jest jeszcze The Franchise od HBO, który ma być komedią na temat tego jak kręci się film o superbohatera. No ostatnio jeszcze wyszedł Pingwing, którego ludzie bardzo zachwalają, ale no, ja go jeszcze nie obejrzałem. Ja naprawdę rozumiem, że jestem wybredny, ale serialowo ten czwarty kwartał wygląda dość skromnie. Filmowo również nie jest dobrze. Sprawdzając listę do odcinka znalazłem animowany film Władca Pierścieni Wojna Ruch i Rimów i mam co do niego bardzo złe przeczucia. Będzie jeszcze ekranizacja Wicked. Ja lubię ten musical, ale cholera, no nie podobają mi się castingi i chyba znowu zebrali ze starych aktorów. Zakładam, że liczyły się przede wszystkim umiejętności wokalne. Pewnie będzie mi się to przyjemniej słuchało niż oglądało, ale no, do kina na pewno się nie wybiorę. Teraz jeszcze wyszedł Joker, folii, adu, folię adu, ale no to jest po prostu porażka. Ja już to prostowałem w piątkowej recenzji. Mam nadzieję, że któraś produkcja, którą płynąłem, pozytywnie mnie zaskoczy. Jeżeli nie pojawi się nic specjalnie interesującego, to... Prawdopodobnie materiały będę robił na bazie starszych dzieł. Nie wiem czy to jest dla was jakiś problem, no ale tylko informuję. W sumie tyle by było z newsów. Przejdźmy może do żywotu małego twórcy internetowego. Jeżeli ktoś oglądał moje ostatnie materiały, to pewnie wie, że założyłem konto na supi. To jest takie buymeacoffee.com od Patronite, a, czyli platforma do jednorazowych wpłat na rzecz twórców. Czy to oznacza, że się sprzedałem? W ogóle, czy ktoś jeszcze używa tego terminu? Czy on umarł w 2015 roku? Dobra, mniejsza dygresja. Yy, w każdym razie jeszcze się nie sprzedałem, nikt jeszcze nie przyszedł z wynikiem pieniędzy, więc nie miałem okazji. Subli powstało z tego względu, że YouTube bierze 30% prowizji od wpłat, co jest kwotą absolutnie przesadzoną. Ja rozumiem, że utrzymanie serwerów swoje kosztuje, ale patrząc na skamowe reklamy, walkę z blokami, podnoszenie cen YouTube premium... No i w sumie całkowitej stagnacji rozwoju platformy, to jest po prostu przegięcie pały. Żeby nie było, ja to mówię z perspektywy analityka biznesowego w IT. Może po prostu wychodziłem jakieś gówniane arp i dlatego ta marża musi być aż tak wysoka. No nie wiem, nie mam innego pomysłu. Ktoś się może jeszcze zastanawiać, dlaczego nie założyłem Patronite'a, tylko poszedłem w SUPi. Prosta odpowiedź jest taka, że mam zbyt małą pulę stałych widzów i to. Po prostu nie ma sensu. Jakbym miał 10 patronów, to bym się bardzo pozytywnie zdziwił. Poza tym nawet jak ja zrobię jakiś popularniejszy materiał, czyli na moje standardy te ponad 5000 wyświetleń, to widzowie później do mnie nie wracają. Nie mówię tego z jakimś wyrzutem, bo jak ktoś strefił na mi materiał o błędach szachowych, bo gra w szachy, no to reszta materiałów może nie być dla niego. To jest zrozumiałe i całkowicie w porządku. Z tego względu wyszedłem z założenia, że lepiej pójść w platformę do jednorazowych wpłat bo wtedy jest większa szansa, że jakiś niepowracający widz stwierdzi, że grosza da YouTuberowi, bo zrobił fajny materiał. Nie wiem, czy to co mówię ma sens i czy sprawdza się u innych autorów. Ja wiem tylko o audycie obywatelskim, który zebrał przez Supi ponad 100 koła na rozprawy sądowe, ale jego patronat ma tylko 160 patronów i miesięcznie dostaje ponad 3000 zł. Ja do nich nie należę, ale jednorazowo chętnie wpłaciłem na jego słuszną walkę z patologiami policji i ochroniarzy. Z formami miesięcznego wsparcia jest jeszcze ten problem, że zatem powinny iść jakieś benefity dla płacających. Na YouTubie wspierający mają listę benefitów i ikonek, a Patronite ma te swoje magiczne progi. To wiąże się z dodatkową pracą i utrzymywaniem tego. Nawet jak mówimy o emotkach, to ja musiałbym zainwestować w grafika, a Poza tym nawet nie mam na nie pomysłu. Moja szata graficzna na YouTubie woła o pomstę do nieba i nie wprowadziłem zbyt wielkich zmian od założenia kanału. Zmieniłem baner, wzór miniaturek z pomocą Kamila oraz zacząłem robić testy miniatury. No, jest biednie i tego nie ukrywam. Generalnie ten kanał powstał po to, aby popularyzować wiedzę o prowadzeniu fabuły, która nie jest zgromadzona na polskim YouTubie. Jestem informatykiem z wykształcenia, który ceni sobie ideę open sourceów. Nie widzę sensu w robieniu treści tylko dla wspierających. W grach wideo wkurza mnie wykupywanie wcześniejszego dostępu przed premierą, więc nie chcę robić tego samego w przypadku moich filmów. Nie miałoby to też specjalnego wzięcia, no bo ten kanał jest niszowy. Ja na ten moment sufit subskrybentów oceniłbym na jakieś 25 tysięcy, więc tu mówię, nie ma nawet specjalnego potencjału. Na angielskim YouTube to wygląda dużo lepiej, no ale w Polsce. No jest po prostu dramat. Jeśli weźmiemy sobie zagadnienia z zakresu prowadzenia historii fabularnych, to aktualnie chyba nie ma drugiego aktywnego twórcy internetowego, który by się tym dalej zajmował. Krzysiek Piersa poszedł w pisanie i materiał o pisarza. Tomasz Węcki nie kontynuuje bloga z pisku pisarzy, bo prowadzi wydawnictwo. W ogóle blogi pokroju skrywani oraz jak zostać pisarzem pumierały? Jest jeszcze Natalia Brożek z na tapet, ale ona podobnie jak piersa skupia się na tematach pisarskich i robi vlogi o byciu pisarzem, pisarką. Może jest jeszcze ktoś na Instagramie lub TikToku, ale ja kojarzę jedynie Bartłomiejasz aż dobryna, którego polecił mi widz. Także, jeżeli znacie takie osoby, to ewentualnie napiszcie w komentarzach, bo w sumie chętnie bym się zapoznał z tym, co inni robią. No, ile oni istnieją. No i chyba na tym bym skończył. A w ogóle, y, ostatnio jeszcze mówiłem, że materiały prawdopodobnie będą. Rzadziej. No, wyszło inaczej, że to jest dynamiczne, także materiały jednak będą prawdopodobnie częściej. Prawdopodobnie będę się też podejmował jakichś gorących tematów pokroju, Akolity czy Jokera, bo te materiały po prostu się nie oglądają. Wpłynęło jeszcze swoją smutną historią. Poszedłem rano do kina w piątek, żeby nagrać recenzję Jokera, no i tam zrobiłem ją, opublikowałem super. Poszedłem zjeść obiad. Wracam i 20 minut po publikacji mojej recenzji pojawiła się recenzja od na gałęzi i moją po prostu zakopał algorytm, to było tak smutne. Dobra, teraz to już serio wszystko. Dzięki za uwagę. Ja się nazywam Jakub Lipowski. Jak zwykle życzę udanego dnia.